Dzień dobry. Jesteśmy tutaj przy tym stoisku, w którym są oferowane olejki. Przede wszystkim może najpierw zrobimy taki przegląd tego wszystkiego tutaj, co jest, a potem poprosimy panią o jakiś tam krótki opis. No, złoto kolodialne. Kolodialne tutaj. Z pierwszego tłoczenia. Wygląda tak. To jest olej rzepakowy. Tak jest. Z pierwszego tłoczenia. To jest na zimno. To jest... Do posmakowania. I proszę mi powiedzieć, jaki on ma smak. Jaki on ma smak, tak? Ja zawsze używam olej słonecznikowy do smażenia, ale rzepakowego, takiego naturalnego, to jeszcze trzeba uważać przy nim, żeby nie doprowadzić do dużej temperatury, bo on się tak pali mniej więcej w granicach 190 stopni. Więc trzeba po prostu delikatnie sobie podwyższać tą temperaturę, ale nie powodować, żeby się zaczęło palić. I wtedy ten olej nie jest taki szkodliwy. Mało tego, no, on jest z pierwszego generalnie tłoczenia, czyli wsypujemy nasiona, tłoczymy te nasiona. Z jednej strony wychodzą nam kropelki oleju, a z drugiej strony inny wytłoczy. To jest koniec, on musi być sezonowany. On pięknie osiada mi na ściankach. To nie jest olej ani biedronkowy. Ma cudowny, piękny kolor, przy tym ma piękny zapach, bo dla mnie to jest taka żywa, zielona łąka. No to spróbujemy. Na zdrowie. Rzeczywiście zupełnie inny smak. Prawda? Tu pan już wczoraj kupił i zrobił sałatkę. Mówi, no zupełnie niebo w gębie. Ja mówię, proszę spróbować karczek. Ja na przykład karczek robię w ten sposób. Zbijam karczek, ale nie tłuczkiem, tylko tak nożem, luźno nożem zbijam karczek. Do tego smaruję czubrycą, bo używam tylko naturalnych przypraw. Głównie to jest czubryca i sól i pieprz. I właśnie troszeczkę tego oleju wtłukę. I ten karczek dopiero przesmażam raz dwa. No, trzeba wypróbować. Czyli smarować i dopiero tak. Ten, nie lać na watelni na przykład i podgrzewać? Też leję, tylko że wtedy ten olej po prostu powoduje, że te cząstki tej papryki, która jest w czubrycy, gubi swoje właściwości. Nie gubi, tylko wciąga głębiej. Rozumiem. Wciąga głębiej i ma taki ciekawszy smak. A jakie właściwości ma ten olej, powiedzmy, surowy? To, co ja piłem na przykład, to co ja teraz będę... Przede wszystkim udrażnia... Dostanie skrzydła, czy... Każdy by chciał być aniołem, ale no to trzeba poczekać. To znaczy, można być aniołem bez skrzydeł, ale... Można być. Przede wszystkim, no, nie zatłuszcza nam tych żył, tak jak inne oleje, tak? On nie jest rafinowany, w związku z tym, no... To są same dobre te nasze nasionka. Oczywiście pozyskujemy nasiona z dobrych terenów, a to nie jest łatwe. A poza tym ręcznie wszystko odbywa się. Wszystko ręcznie. My robimy naprawdę niewielkie ilości. Dzisiaj przywiozłam tam około 40 tylko litrów i to jest świeże. On ma jakiś tydzień, bo to nie jest tak, że ten olej ja tłoczę i od razu sprzedaję. To jest niemożliwe. Tak. Dlatego, że on ma swój naturalny osad i ten osad musi po prostu zejść. Na dno tej dużej beki, którą robimy, on musi zejść i my zbieramy tylko to, co jest to złote, tak? Natomiast reszta zostaje, ale resztę nie wyrzucamy w sposób taki naturalny gdzieś na odpady, tylko my na przykład dajemy to dla zwierząt. Mamy rolników obok siebie i oni te wytłoczki, które są, makuchy, które są bardzo fajne w smaku. Ja je czasami też jem, moje psy je jedzą, tak jak chłapną to sobie zjedzą. To jest taka tradycja blisko wschodnia właśnie, bo tam przy gospodarstwie. W gospodarstwach domowych, na przykład na Bliskim Wschodzie, jak się robi sałatkę, na przykład sałatki z ogórków, z pomidorów i tak dalej, to one są myte i te odpady, to znaczy te końcówki, które nie nadają się do sałatki, to nie wyrzuca się, tylko daje się zwierzętom. I zwierzęta...
właśnie przyjeżdża rolnik, tylko że teraz tak, usłyszałam od niego, że jeśli za dużo na przykład kura dostaje tych wytłoczek z rzepaku, to te jajka są aż tak nienaturalnie żółte. Aha. I one mają, no wtedy nie są jak gdyby takie dobre. Aha, aha. One niby smakowe są, ale wizualnie są aż za żółte. Tak. Ale to jest jeden z tych produktów, no które mamy. Ale ja widzę, że więcej olejów jest tutaj, z czarnoszki egipskiej, dyniowi, lniany, ostrobestu. Ostrobest też jest bardzo dobry, to głównie biorą ludzie, którzy mają problemy z wątrobą, bo ona bardzo ładnie reguluje. Ale czarnoszka jest na wszelkiego rodzaju, też biorą dla dzieci na przykład, na odrobaczywienie, na to, żeby poprawić jakość i odporność swoją. No konopny, konopny to głównie biorą sobie kobitki po to, żeby troszeczkę schudnąć. A, tak. Rzekomo przemiana. A mężczyźni nie odchudzają się tam tym olejem? Mężczyźni są oporni, jeśli chodzi o naturę. A. No to oni zawsze bardziej, tak było. Zawsze tak wierzą, było. Syndrom białego fartucha. Natomiast kobiety są jakoś tak bardziej z obserwacji. Zawsze tak. Są takie bardziej pronaturalne. Być może to siedzi gdzieś tam w pramatce naturze naszej. Robimy też maści nagietkowe, naturalne. To jest wszystko naturalne. Tu taki pokazowy to jest kwiat nagietka. Bardzo ładny kwiatek. Nagietek lekarski, ale wszystkie maści, które mamy, są na gęsim smalcu. Można je zjeść, nic się nie stanie. To jest wyciąg z nagietka. To jest gęsi smalec i stabilizatorem jest propolis, więc te maści się w ogóle nie psują. To jest maść, którą ja wożę od początku roku na różnego rodzaju pokazy. Proszę zobaczyć, ona nie je uczeni, nic się z nią nie dzieje. Ta maść od ubiegłego roku ja ją wożę, też jakoś tak na jesieni była zrobiona. To jest taki, to jest żywokostawa, też jest gęsi smalec. Zapach, jakby pan powąchał, pan jest testerem dzisiaj. Też wyczuwalny jest gęsi smalec i też tu jest propolis. Z korzenia żywokostu, czyli ten korzeń żywokostu jest w ogóle przepięknym korzeniem. Tutaj jest zdjęcie pokazowe, ale też nie jest takie może do końca dobre, dlatego że dobry korzeń żywokostu, jak jest taki przerośnie, on jeszcze ma tu w środku taki rdzeń czarny i z niego naprawdę wychodzi taka maść, taki śluz. Widać to, po prostu widać, dlatego to są żywe kości, tak? Ten żywokost nadaje nam tego charakteru, że zaczynają żyć kości, czyli ta maść tak. W tych kościach zaczyna być uruchamiana. Ożywia tam. Jak gdyby, no to jest geneza tej nazwy. Ja na przykład do tego jeszcze promuję używanie żywokostu, jeśli ktoś ma problemy z kośćmi, ze stawami, ale poprawić sobie DMSO z aloesem. Tylko właśnie w takiej kolejności. Najpierw żywokost dajemy, on się musi ładnie wchłonąć, a później, ponieważ DMSO to jest dimetylosulfotlenek, substancja w 100% naturalna pozyskiwana z celulozy, z odpadów przemysłu drzewnego. I ten żel, co on powoduje? No ja robię tu niewłaściwie, tak? Bo to powinno maksymalnie ten żywokost tu się wchłonąć. Dopiero później powinnam położyć żel, który mi schłodzi tą skórę. I co mi da? To ta zawartość DMSO, która jest w środku, spowoduje, że ten żywokost zostanie wciągnięty głębiej. Czyli efekt mam wzbogacony, bo to nie tylko zewnątrz, ale jeszcze do wewnątrz wejdzie i wciągnie mi ten żywokost głęboko i da lepsze rezultaty. Dodatkowo DMSO jest przeciwbólowe. No tak, a w żelu to pierwszy raz widzę tamtego, bo widzę, że pani ma nawet te tutaj. Tak. Tak, mam rozcinkę, tu mam płyn na przykład. Ale to jest 99,9%? Tak, to jest czysty. Tak, czysty. Czysty. I z tym różne, można zrobić różne. Wszystko. Więc jeśli tak. Ktoś zna działanie DMSO, jest przekonany do tego produktu, bo uwaga, jest tylu przeciwników, co i znawców, i użytkowników tego DMSO, także to są
dwie skrajne szalki. To jest DMSO 70%, czyli to już jest gotowe do aplikacji, tak? Bo mam tutaj atomizer. 70%. I to jest 70%. I to sam DMSO. To jest samo DMSO. Bo słyszałem, że miesza się z olejem tam jakimś może tam pan ze wszystkim magnetycznym. Tak. Dlatego, że to jest super nośnik. Magnezowym. Czyli mogę zastosować oliwkę magnezową i znów to samo, co tutaj miałam. Czyli najpierw oliwkę magnezową sobie na miejsce chore z jakąś dysfunkcją. Poczekam, jak to wchłoni i na czystą tą skórę dopiero psikam to DMSO. DMSO zostawia nam taki lekko oliwną konsystencję, ale leciutko i też musi to dobrze wchłonąć. Nie zakładam żadnej odzieży, dlatego że DMSO, jak mówię, wciąga wszystko w głąb, a w odzieży mamy dużo nylonów, sztucznych pierwiastków, w związku z tym to wszystko nam by wchłonęło. Czyli w domu na golasa ewentualnie. Tak. Ja miałam takiego pana, który do mnie pisze, że no wie pani, zastosowałem DMSO i mam zaczerwienioną nogę. No więc ja go się wypytuję, jak on zastosował. No, psiknąłem, założyłem spodnie. Tak. No niby spodnie luźne, tak? Tak. Bezpośrednio mi do tej nogi nie dociera. Ale niemniej jednak na tyle było, tyle tych sztuczności było w tych spodniach, że spowodowało jednak u niego alergię, jakieś uczulenie. Trzeba po prostu przemyć wtedy intensywnie tą wodę, żeby te alergeny wypłukać. Oczywiście tu musimy pamiętać o tym, że czysta zawsze dłoń, czysta skóra, bez żadnej chemii i dopiero aplikujemy sobie w takiej czy innej formie to DMSO. Ale ja wiedziałem, że tam na przykład jak oliwka magnezowa tam miesza się z DMSO, to od razu robi się gorąco. Może tak. I dlaczego ten pan może narzekał, może że tam tak, może oliwą, a potem różne stężenia DMSO, mam 70, mam 50 i jeszcze robimy 30, bo to wszystko jest bardzo indywidualne. Musimy zawsze wypróbować i musimy zrobić ten test alergizujący, czyli najlepiej tu na przedramieniu, tak, posmarować, czy nie mam za dużo alergii. Każdy z nas jest inny, każdy na co innego jest uczulony. Na przykład mam osoby, które nie mogą używać propolisa. Dla mnie propolisa jest rewelacyjna na różnego rodzaju właśnie takie suche skóry, suche skórki wokół paznokci, pięty, łokcie, jakieś trądzikowe wypryski. Ta maść, propolis generalnie uszczelnia nam naczynia krwionośne. Mówimy o tej maści, tak? Ja ją też tu mam w testerze, więc mogę pokazać, jak ona wygląda. Ona jest zupełnie naturalna. Ja ją też tu wożę na różnego rodzaju pokazy. Nie wiem, pani chce spróbować tej maści. Jeśli pani nie ma uczulenia na propolis, na produkty pszczele, to można spróbować, bo jeśli ktoś jest uczulony, no to nie polecam. A gdzie nałożyć? Obojętnie, gdzie pani chce. I proszę powąchać. Zapach jest... No właśnie, czym to pachnie? Pani też? No ja patrzę na reakcję pani. Wiem, czym pachnie. No bo to jest test. Pani nie, też? Nie. A, no właśnie. Nie będę wysypać. Czym to pachnie? Już pani próbowała, tak? Kiedyś? No. No pani może być w ogóle uczulona. Ja w ogóle jestem uczulona na pszczoły, tak? Na pszczoły, tak. To wtedy się nie robi. Tak, proszę zobaczyć. To pszczoły są uczulone na panią chyba, a nie pani na pszczoły. Nie wiem, nie umie pani powiedzieć, czym pachnie. Tak naturalnie, tak po prostu no nie właśnie, taką chemią. No. Po prostu no nie chemią, naturalnie, właśnie. Ale, i to ale jest... czym? I to jest ta reklama. Troszeczkę miodem, tak jak tak. Nie ma grama miodu. Ja wiem, ale tak jak pod miód, nie wiem. No tak, tak. Gęsi smalec. Mogę zobaczyć, bo ja. To jest gęsi smalec. I na co taka maść jest dobra? No więc mówię, na skórki. Ja na przykład mam często, czasami robię sobie hybrydę i później mam bardzo słabe paznokcie. Ja muszę doprowadzać te paznokcie około 3 miesięcy po tej hybrydzie. I właśnie ta maść mi pomaga tutaj w okolicach skóry. Wtedy są one odżywione, ta macierz tutaj, paznokcie jest lepiej odżywione, to wejdzie mi głęboko w skórę. I to jest naprawdę bardzo fajne. Łokcie, pięty, trądzik, wypryski różnego rodzaju. Także mało tego, propolis jeszcze ja polecam osobom z żylakami i z pajączkami, dlatego że propolis ma za zadanie uszczelnianie
wymiotowania naczyń. No tak wcierać po prostu. To wcierki robimy, tak, oczywiście. Te wcierki robimy. No ja nie mam akurat żylaku, więc nie pokażę. Ale bardzo proszę. Wie pani co, taka 3-miesięczna dziewczynka. Tak, tak, tak. Ale na takie rzeczy, to wie pani co, to ja mam jeszcze lepszą rzecz. To jest na przykład srebro koloidalne. Pokażę to srebro. Zresztą dietka stosuje akurat. Tak, może. Ale na przykład u niemowląt, bo to wiem, bo to było przetestowane, miało właśnie odparzenia popieluszkowe. I pierwsze co, to było stosowane srebro koloidalne. Podam pani rękę. Nie boimy się, to ma wchłonąć, to jest takie uczucie takiego chłodu, delikatności, to jest bezzapachowe, bezsmakowe, ja mogę sobie buzi nawet psiknąć do gardła, jeśli mi nic nie staje, mało tego, ono mnie odkazi, dlatego, że to jest przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, ma bardzo dużo zastosowania. Plastry na odleżyny mają miony srebra. Wiem, bo mam zastosowana. A plastry kosztują 50 zł, natomiast u mnie to kosztuje akurat dzisiaj 20 zł. Tak? Ma pani tu jakąś kulotkę? To jest wszystko. To jest wszystko do wzięcia. To można sobie wziąć, tak? Można wziąć z adresem, gdzie można zamówić. Tak, mamy swój sklep. Mydło naturalne. Dobry. Właśnie, tak. Ale duże? Dobrze, już daję. No dobrze, teraz zrobimy tak, że tu pokażemy, jak się tutaj z państwem kontaktować, bo można by to zamówić przez internet, można zadzwonić i dowiedzieć się, co jest. A tu jest strona internetowa, która pokazuje, co tam jest, jakie tam towary. Już nie będziemy dłużej przedłużać. Także już mamy, już wiemy wszystko. Już wiemy wszystko. Tutaj mydła jeszcze są naturalne. Te takie wybroczyny zostały neutralizowane, kolor został taki jaśniutko. Tutaj państwo jeszcze tam prowadzą gabinet masażu. Delikatnie, tylko no najpierw musiała zrobić test, tak? No bo małe dziecko, wiadomo, trzeba zrobić za każdym razem test, ale no i srebro i złoto, bardzo podobne właściwości, tylko złoto koloidalne dodatkowo jeszcze nam regeneruje tkanki skórne, w związku z tym ta skóra staje się taka jędrniejsza, ładniejsza i ja też stosowałam, tylko że ja mam taki problem, że robię to nie systematycznie, ale jak robiłam to w miarę systematycznie, to rzeczywiście kolory skóry, takie plamy, zwłaszcza po słońcu, to te plamy zaczęły być jaśniejsze. Nie całkowicie zginą. Przepraszam, rozumiem, że można by zadzwonić, ewentualnie wejść na stronę i na stronę zamawiać zapraszamy. Ewentualnie. Wysyłamy impostem, DPD wysyłamy, tak. Paczki robimy. Rosanów to jest gdzie to jest? To są okolice Łodzi. Łódź, Zgierza, Zorków. Aha, bo tu nie ma kodu, dlatego nie wiedziałem. A może rzeczywiście. Dlatego nie wiedziałem, ale wystarczy. Wiecie państwo, że to jest w okolicach Łodzi. Bez względu na to są 3 telefony, można zadzwonić i jest strona internetowa i można zamówić. Można pisać SMS-y, Messenger. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.